Zmiany, choć przyniosły m.in. lepsze zarobki dla zastępczych rodzin zawodowych, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, w wielu punktach rozczarowują. Czy to ułatwia pracę? Moim zdaniem jest bardziej komplikuje tą pracę, ponieważ chociażby na organizatorze nałożono 7 dodatkowych rejestrów, które musimy prowadzić. Musimy opisywać dokładnie w rejestrach centralnych, na które oczekujemy, że zostaną stworzone przez państwo, całą sytuację każdej rodziny. Możemy wchodzić do sąsiednich powiatów i tam próbować, kolokwialnie powiem, wyrywać rodziny, żeby pracowały dla nas. W ramach dobrej współpracy dobrze by było, żeby każdy powiat miał na swoim terenie swoje rodziny, a nie jeździł po sąsiednich powiatach. Niewątpliwym plusem nowelizacji jest przysługujący urlop ojcowski i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Rodziny też będą mogły wykorzystywać też dla dzieci powyżej 7 roku życia. W tej chwili było to ograniczenie do 7 roku życia. Przyjmując dziecko pod opiekę, będą mogły korzystać z urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego do 14 roku życia. W tej chwili w powiecie lubińskim jest 168 rodzin zastępczych, spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych. To dużo, ale wciąż potrzeba kolejnych. Polskie rodziny zastępcze tworzą dom dla ponad 55,5 tysiąca dzieci w całej Polsce.